28 kwiecień 2013, ostatni dzień w Lądku Zdroju i idę sobie do kawiarenki Café Toch. Café Toch zasługuje na jakąś jedną porządną kawę. Kawiarenka coraz bliżej. Gości mało, a to moja małżonka. Ostatni dzień w Lądku Zdroju. Kawiarenka Café Toch, Café Toch. I za 3 godziny jedziemy do domku. Dwie kawy latte, deser latte. Latte, deser wiśniowy i deser owocowy. No i potem wieczne odchudzanie się. Smacznego. Czyli 28 kwiecień 2013. Zabieramy się do konsumpcji i do wypicia kawy. Kawy latte latte i konsumpcji deseru wiśniowego, mało kalorycznego. Deserek wiśniowy już grzecznie zjedzony, pozostała kawę latte bez cukru. Cukier zabrany do domku dla gości. Cichaczem. Zimno. Koniec deseru i kawki w kawiarence Café Toch. Deser przed obiadem. My to zawsze na odwrót. Deser się je po obiedzie, a my przed obiadem jesteśmy. A jeszcze idziemy na obiad. Chociaż to już powinno wystarczyć. Ale cóż, raz się żyje. Raz się żyje. Raz są wakacje. Krótkie, bo krótkie. Majówka, Pstrąg, czyli przedmajówka się kończy. Pstrągów we Wrocławiu nie zaznasz. A tutaj trzeba jeść, bo są rybki miejscowe. No tak. Kawka wypita. I co jeszcze? I koniec filmu. 10 godzina, jeszcze dwie i do domu.